A my wychodzimy. Faktycznie mieszkanie posiadali ogromne tutaj. Jak na małą rodzinkę, no to robi wrażenie. A jeśli faktycznie był z niego taki dobry pilot, no to może i zarabiał kasę niezłą. Kto by nie chciał? Ktoś coś w środku napisał, zobaczmy. 13 kroków we schowku. Masz to miejsce na myśli? Drzwi są zablokowane niestety. Szukajmy szuflady. Koszule. Ale jest tu małe pudełko pod koszulkami i notatka na nim. Benny je znalazł, więc zadecydowaliśmy je wyrzucić. Proszę nie bądź zły na nas, nie są one dobre dla ciebie. Kocham Benny i Christy. Aha. Jest kartka tutaj. Oderwana z większego dokumentu. Sprawozdanie donoszą, że rówieśnicy mu dokuczają i jest on popychadłem. Ponieważ doświadcza on odrzucenia i złośliwości, ciężko jest mu budować silne międzyludzkie relacje. No nieprzyjemnie tak mieć. Cały czas zablokowane. Niestety. No tam zapewne musimy te 13 kroków zrobić, ale na razie to możliwe nie jest. Łazienka. Nie no, zamknijmy, no co. Nie róbmy wiochy. Nawet gdy... Ciężko powiedzieć w sumie, gdzie teraz jesteśmy. No jesteśmy w domu Tonego i rodziny, ale dokładnie w jaki sposób, no to już inna kwestia. Coś przy praniu będzie? Mhm, znajduje się tutaj właśnie koperta, a w niej wychodzi na to, że dzieciaki znalazły swój własny taki domek do zabaw. Nie jest on na drzewie, a podobno znajduje się on gdzieś w środku domu. Benny dał mi wskazówkę do tego, gdzie on się znajduje. Zgaduję, że znaleźli jakiś pokój, który jest połączony z jedną z szaf może. Tak długo, jeśli są bezpieczni, nie ma w tym chyba problemu. Ale czy możesz mieć na nich oko, gdy ja tutaj pójdę do sklepu? Nie zajmie to długo. Mhm. Tylko czy znajdziemy coś tutaj, co pomoże nam otworzyć tą szafę? Czy nie? Coś napisane na ręczniku. Tato się mylił. Więc jedyne co mogę zrobić to wyjść? Pozwolą mi na to, pozwolą mi na to. No dom mają ogromny, jak widzę. Mamy teraz cały ten dom możliwy do zwiedzania. Niebieskie, czerwone i żółte przełączniki na dole muszą wszystkie być włączone, aby przejść na górę, na strych. Albo na altankę. Znajduje się tutaj na ziemi list zaadresowany do rodziców Christiny. Coraz bardziej się niepokoję Christiną. Kiedyś potrafiła się spokojnie skupić na lekcjach i zawsze wykonywała jej zadania domowe na czas. Ostatnio jednak ma ona straszne problemy z koncentracją w czasie lekcji. I przez ostatni tydzień zapomniała odrobić jej pracę domową 3 razy. 3 razy. Może za dużo prac domowych zadajecie? 3 razy? To sporo. Całkiem. Musimy teraz sprawdzać wszystkie pokoje, aż znajdziemy, nie wiem, jakiś łom po prostu, czy coś takiego, co pozwoli nam tamte drzwi wyważyć. No, marnujmy wodę im. Są bogaci, mają taką chatę, to im nie zaszkodzi przecież. No, w łazience bardzo pusto. Chyba, że znów za ręcznikiem jakaś notatka sobie się znajdzie. Nie tym razem, albo, nie wiem, w lustrze zobaczymy coś strasznego. A to częsta zabawa. W różnych grach czy filmach, że na lustrze jest coś napisane. Czasem. Kolejne pióro, no tak, cały czas w sumie. Szukamy tych części, co nie idzie zbyt szybko na razie. Ale kolejna koperta. Wszędzie po prostu tutaj ludzie trzymają koperty. W domach swoich. To jeszcze w takich dziwnych miejscach, za książkami, za ubraniami, wszędzie po prostu. Zamiast na jakiejś szafce normalnie trzymać wszystkie, czy w szufladzie wszystkie, w jednym miejscu. Kochanie, bardzo się martwię Christiną. Jej nauczyciele dzwonili dzisiaj do mnie ze złymi informacjami. Myślę, że musimy z nią porozmawiać. No to zdecydowanie by się przydało. Zawsze. Cały czas nie wiemy, co jest powodem. No w sumie tak, możemy spróbować tutaj zejść sobie na dół, bo no tu jest główna część domu. No chata przeogromna. Jak na ilu osobową rodzinę? 4? No to jest nieźle. Ale mamy przełączniki, nie można go ruszyć. Aha, więc główne źródło zasilania musimy gdzieś odpalić. A teraz czas na... Jak to zamknięte? Halo! Proszę tak nie robić. Pierwszy raz mamy taką skrzynkę zamkniętą. A to nawet nie jedną tym razem. No musimy zasilanie gdzieś odpalić sobie do nich, tak? Konkretne. Mamy ważne miejsce w końcu znalezione. Z tymi przełącznikami, o których była mowa wcześniej, tylko że... No nie wiemy, co dokładnie tu zrobić. Nie sądzę, żeby, nie wiem, z mydłem coś się dało, ale... No właśnie, znów mamy coś napisane za ręcznikiem. Ale ja wiem, że 13 kroków w szafie, czy w schowku, czy w takim no małym pokoiku. Ale...
No, zepsute, wszystkie macie telewizory zepsute w domu. Na to wychodzi. No tylko właśnie musimy jakiś łom znaleźć, czy śrubokręt, czy młotek, czy cokolwiek, co potrafi, pozwoli nam jakoś podważyć, wyważyć te drzwi. Nie mamy garnka, czy mamy? Możemy sobie to podlać, dobra. I możemy teraz się wspiąć na tą roślinę do pokoju, który wcześniej nie był dla nas dostępny. Niech zgadnę, telewizor jest zepsuty. Teraz nawet nie próbuje się włączyć. Więc to nawet nam ułatwia troszeczkę. Coś napisane znowu na paczce. New York, Endicott. Aha. Dwa patyki tym razem, a nie jeden. To miła odmiana. I następny list. Nie wiem, czy w ogóle to przeczytasz, ale myślę, że powinieneś zobaczyć, co twoja córka napisała. Wiem, że to nie jest łatwe, wszyscy cierpimy teraz, ale potrzebujesz z nią porozmawiać, zanim będzie za późno, Tony. Ona potrzebuje ciebie teraz. Dobra, teraz tak sobie przejść możemy. Chodźmy dalej tutaj, dolną część mieszkania zwiedzać. Szafek jest pełno, ale tym razem niektóre z nich są pozamykane. Półki pełne talerzy dekoracyjnych. No na bogato sobie tutaj przyjemnie żyli. Ale pieniądze to nie wszystko, jak widać, nie zawsze było tutaj wesoło i naprawdę mieli sporo problemów. Lista zakupów, okej. Po prostu, na lodówce. Nigdy nie trzymałem takich rzeczy na lodówce. Ale zdecydowanie regularnie widziałem, bo u babci, dziadka to zawsze lodówka jest pełna notatek. Ale samemu tak nigdy nie miałem. No cóż, pierwszy przełącznik. Więc teraz w domu pewnie kilka rzeczy będzie możliwe do zrobienia. Szafka z różnymi pocztówkami. Ale można coś na jednej przeczytać, więc to oczywiście zrobimy. Do mojej rodziny. Właśnie udało mi się dotrzeć do Londynu w rekordowym czasie. I to dobra wiadomość, ponieważ powiedzieli mi, że wielki huragan nadciąga. Bądź miła dla twojej mamy i jest dużo warzyw. Tęsknię za wami wszystkimi bardzo mocno. Kocham, tato. To jest odkurzacz? Czy książka jakaś? Plecak, dobra. Ale paski z plecaka nam są bardzo przydatne. I zegar umilkł. Się cisza zrobiła. Możemy muzykę włączyć? Nie możemy muzyki włączyć. Dziwna książka. Otwieramy książkę, a w niej... No, zawartość jest pusta. I to książka tak naprawdę jest sekretnym pudełkiem. A w niej klucz do jadalni. Do szafki w jadalni. Nie jestem pewny dokładnie. Gdzie? Ale tutaj możemy wejść. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nie mam pojęcia. 13 kroków miało być. To jest odkurzacz. Znów coś mamy na książce napisane. Przestań mnie zaczepiać. Na pudełkach też. Westminster SCO. No do różnych miejsc to wszystko jest, ale mamy przejście. No to na pewno nie było 13 kroków z mojej strony. Po prostu tutaj przejście się znajdowało i troszeczkę szczęściem je znalazłem, więc no mamy tutaj takie tajemnicze połączenia w pokojach. Znaczy no tajemnicze przejścia ukryte między no, różnymi miejscami. Drzwi zablokowane. Więc w sumie, jak udało się sekretne przejście znaleźć, no to co z tego? No mamy tu 12, 10, 5 numery, które też na razie mi zbyt wiele nie mówią, ale coś co za to mogę zrobić, to tutaj przełącznik pierwszy uruchomić. I idę do szkoły. Teraz, gdy ta dźwignia jest aktywowana, to musimy szukać tego, co zostało teraz otwarte, ale na szczęście mamy pewną pomoc do tego, bo mamy tutaj w niektórych miejscach światła rozpalone, po czym można poznać, czy no właśnie możemy gdzieś się dostać, czy nie. Jest absolutnie perfekcyjny. Nie mogę w to uwierzyć, jak bardzo jest on podobny do Christiny. Jesteś teraz dużą siostrą, Christina. Jak się czujesz z tym? To sprawia, że czuję się szczęśliwa. Czuję się, jakbym przez wieczność po prostu czekała na młodszego braciszka. Nareszcie masz tutaj innego dzieciaka, żeby się z nim bawić. Nauczę go wszystkiego, co wiem. Nauczę go najlepszych gier, najlepszych kryjówek, najlepszych miejsc do łapania ryby. Będę najlepszą dużą siostrą na świecie. Jestem pewny, że będziesz, Christy. Mhm.
Musimy w odpowiedniej kolejności to zagrać. Ale przynajmniej mamy pewną poradę co do tego, więc wiem od czego zacząć. Nie? Tak się spodziewałem, że to będzie odpowiednia kolejność. Spróbujmy teraz prawe górne. Lewe dolne? Tak jest. Mhm. Drugi bezpiecznik włączony. Tu jeszcze widzę, mamy list kolejny. Napisany przez jakieś dziecko. Droga Christy, gdy byłaś w szkole dla dużych dzieci, znalazłem ten pokój pełny dziecięcych pianin. Całkiem fajne, co? Ale jednak nie wszystko jest takie fajne. Są one wszystkie zepsute. Każde pianino ma tylko jeden klawisz, który działa. Dziwne. Ale jeśli chcesz zagrać na prawdziwym pianinie, jest jedno tam na dole. Love, Benny. No tak. No już udało nam się na szczęście to zrobić. I... O, w sumie nie myślałem, że do nowego jakiegoś pokoju dojdziemy. Kolejne pióro. Jakoś nie zwracam uwagi na to, ile potrzebujemy, ile mamy. Myślę, że jakoś będzie dało się zauważyć, gdy już po prostu wszystko zbierzemy. Szachownica. Mhm. Znaczy, co mam tutaj zobaczyć? Są pionki czarne, są pionki białe. No są sobie i tyle. Nie jestem za bardzo pewny na razie, do czego one miałyby mi posłużyć. Teraz możemy tutaj wrócić i... No drugi przełącznik teraz aktywować, ale właśnie. Kombinacja każda odpowiednie rzeczy otwiera i zamyka. Więc nie zawsze jest takie oczywiste, jak chcemy to uruchomić, ale myślę, że niebieskie i czerwone pozwoli nam na to samo, co do tej pory, albo więcej, no bo będzie teraz zamknięty jeden pokój, tak? Ten pierwszy pokój będzie zamknięty, ale tam wszystko, co było do znalezienia, znaleźliśmy, więc nie jest ważne, że już więcej nie będziemy w stanie tam się dostać. Tutaj dawno temu byłem, więc... To mi też na razie, no chyba w niczym nie pomaga. Nie wiem, jak to z tymi dwoma ostatnimi wygląda. Ale mamy coś nowego. Więc tu nas jeszcze na pewno nie było. Okej, Benny. Dzisiaj nauczę cię, jak być detektywem. Tak, chcę się uczyć. Po pierwsze, my niedźwiedzie mamy naprawdę dobry węch. To nasze najważniejsze narzędzie. Ważniejsze niż lupa? Tak, nawet ważniejsze niż lupa. Patrz na to. Zamknę oczy i używając jedynie mojego nosa, będę w stanie wskazać, gdzie są grzyby. Prawie? A coś... Coś ci nie wychodzi za bardzo. Znaczy, nie wiem, czy te różowe rzeczy to nie są czasem grzyby też na ścianie. Grzyby! Wow, nawet nie patrzyłaś ani razu. Teraz rozumiesz, że mówiłam prawdę? Następna rzecz, którą potrzebujesz wiedzieć, kiedy patrzysz na złego gościa. Musisz być w stanie wyśledzić ich odciski stóp. Bandziory zawsze zostawiają odciski, to prawda. Widzisz te tutaj ślady? Jacyś źli goście musieli je zostawić. Masz totalnie rację, Benny. Ale to nie wszystko. Sprawdź to. Jest tutaj trochę miodu. Kto to tutaj zostawił? Złapaliście mnie. Ten bandzior to tata? Biegiem. Hihi. Wasze detektywistyczne umiejętności są tak dobre jak moje. A my mamy wielką szachownicę. Ponownie. Znaczy, no właśnie nie ponownie, mieliśmy wtedy normalną, teraz mamy wielką. Ale ustawienie jest ponownie takie samo, tak? Mamy list, następny. Droga Christy, kiedy wrócisz ze szkoły do domu? Mam tyle rzeczy, o których chcę ci powiedzieć. Znalazłem kolejne sekretne przejście, ale tym razem było ono w szafie na dole. Wiesz, tej szafie na dole, gdzie mama trzyma jej odkurzacz. Można nim przejść po całym domu. Są tam też zamknięte drzwi, ale ludzie przychodzili, więc musiałem biec, zanim zdążyłem spróbować je otworzyć. Myślę, że znalazłem klucz, który otwiera te drzwi. Spróbujmy to jego później, gdy wszyscy będą spać. Love, Benny. Otrzymaliśmy klucz do sekretnego przejścia, wiemy dokładnie, gdzie go użyć, ale ja tu liczę na to, że znajdziemy jakąś poradę na temat tego, co musimy zrobić w tym momencie. A! Musimy tutaj wykonać ruch królowania, czegoś takiego. Gdy pionek dotrze na drugą stronę szachownicy, możesz zamienić go wtedy na wieżę konia, laufra lub królową. Jest to nazywane awansem, zwykle gracze wybierają, żeby zastąpić pionek królową, bo jest ona najpotężniejsza. To jest zwykle nazywane... królowaniem? Może? No ale tak, musimy zamienić teraz właśnie pionka po prostu na królową, więc... Wystarczy, że przesuniemy go sobie na koniec właśnie szachownicy. I zobaczymy, co się stanie. Piękna animacja się pojawia.
Mamy naszą królową, no i co teraz musimy zrobić? No, ustawić to tak samo jak to było również ustawione za pierwszym razem. Czyli jak to było ustawione za pierwszym razem? No to jest już nie takie łatwe pytanie, szczególnie, że teraz troszkę się zablokowałem, nie odsuwając tego wystarczająco daleko. No nie będę teraz się cofał tam. Postaram się z pamięci mniej więcej to zrobić i wydaje mi się, że po prostu musimy to ustawić w miejscu, gdzie no, na początku ten pionek był. Czyli gdzieś tutaj? W tej okolicy? Nie pamiętam, mogę pozostałe rzeczy też przesuwać? Mogę pozostałe rzeczy też przesuwać. No to trochę problem mam w tym momencie. Bo... Trzeba było w tym miejscu to ustawić. No nie pamiętałem, ale jakoś ostatecznie się udało to zrobić. Troszeczkę może szczęściem. Znaczy, pamiętałem, że właśnie mamy tylko tego jednego pionka przesuwać, pozostałe rzeczy są w odpowiednich miejscach, więc mamy wszystko aktywowane. Wina. Co dokładnie to znaczy? Moja wina. Ale nie wiemy, kto mówi, że to jego wina. Na razie. Więc już zobaczmy, co się stanie teraz, gdy trzy zostaną aktywowane przełączniki. Nie to się stanie. Myślałem, że teraz będziemy w stanie dwie skrzynki sobie zabrać. Ale musimy po prostu odpowiednio to poustawiać i w niektórych ustawieniach tak dana skrzynka będzie się otwierała, gdy jest wyłączone tylko niebieskie, gdy jest wyłączone tylko żółte. Nie. Gdy wyłączone jest niebieskie i czerwone, to otwiera się prawe. Gdy wyłączone jest niebieskie i żółte, otwiera się druga skrzynka. Mamy patyki. Teraz chcę zaświecić wszystko. No, nie damy rady zaświecić wszystkiego, wszystkich lamp, ale myślę, że co zrobiliśmy, to wystarczy. No i wiemy też oczywiście, że tutaj znajduje się tajne przejście w szafie. Czy to jest ta szafa z odkurzaczem? Tak jest. Więc dokładnie to miejsce, o którym nam mówili. Mieliśmy też gdzieś podpowiedź, że mamy 13 kroków zrobić. Do czego nie do końca się zastosowałem chyba. Ale... No właśnie, zobaczmy, co się czai w tym sekretnym przejściu. Oczywiście kolejna część do naszego... No, do naszych skrzydeł wybudowania. Ale... No, mamy tu list. Znów do rodziców Krystyny. Ze szkoły, tak. Krystyna nie pojawiła się dzisiaj w szkole. Jej koledzy powiedzieli, że widzieli ją siedzącą w parku w czasie, gdy szli oni do szkoły. Wiedząc o jej pogorszonych ocenach, braku koncentracji w szkole i socjalnej izolacji, zalecam skontaktowanie się ze specjalistą. Proszę, skontaktujcie się ze mną, abyśmy mogli ustalić spotkanie. Tak będzie najlepiej. A jak na razie tutaj nie wydaje mi się, żeby coś nowego było. Tutaj byliśmy. Albo nie byliśmy, no właśnie, teraz dopiero możemy wejść na samą górę. Po to szukaliśmy wszędzie tych dźwigni do przełączenia. I czy mamy wszystkie części? Coś ślepy zaułek. Wiesz o tym? Jeśli skończymy budować te skrzydła, jestem pewna, że damy radę przejść na drugą stronę. O tak, dobry pomysł, mamo. Więc kontynuujmy nasze poszukiwania części w domu. No w pierwszych drzwiach byliśmy. W trzecich i czwartych nie jestem pewny, wydaje mi się, że byliśmy. Ale możliwe, że w których z nich jeszcze nie udało mi się być. Więc spróbujmy teraz do trzecich zajrzeć. Może akurat to pominąłem jakoś? O właśnie. Ostatnia rzecz tutaj. Nienawidzę przeprowadzek, Christy. Przez to, jak się cały czas przeprowadzamy, to ja zawsze jestem tym nowym dzieciakiem w klasie. Zaczepiają mnie przez to. Sprawia, że nigdy nie chcę opuszczać tej jaskini. Wiem, Benny. Czuję się tak samo. Ale zabieram cię dzisiaj do miejsca, w którym na pewno poczujesz się dużo lepiej. Naprawdę, Christy, jesteś najlepsza. Obiecuję, Benny. Będzie ci się to bardzo podobało. To jest takie fajne. Więc jak to znalazłaś? To jest jakaś sekretna kryjówka. To jest sekretna kryjówka. Nasza sekretna kryjówka. Możemy to uczynić naszym pierwszym oficjalnym klubem sekretnych detektywów. To jest najlepsze. Czekaj. Ale czy to nie znaczy, że ktoś kiedyś wcześniej tu żył? Nie, jesteś pewna? A co z tymi lampami i ogrodem? Duchy lasu umieściły tutaj te latarnie. A ogród pozostał po prostu po poprzednim właścicielu. Zaufaj mi. Sprawdzałem to miejsce, gdy wracałem ze szkoły każdego dnia. To miejsce jest porzucone. Masz rację, Christy. Uwielbiam to miejsce. I sprawdź to.
Znajduje się tutaj nawet mała jaskinia, która prowadzi na główną ścieżkę. Więc jeśli jakieś bandziory będą próbowały nas złapać, gdy tutaj zajmujemy się naszą detektywistyczną pracą, możemy po prostu tędy szybko się wykraść stąd. Nareszcie mamy swoje własne miejsce, gdzie nikt nie może nas znaleźć. Dziękuję, Christy. Jesteś najlepszą, dużą siostrą, jaką mogłem sobie kiedykolwiek wymarzyć. No dawaj, Benny. Chcesz zobaczyć, jak jaskinia wygląda? Jasne! Ale my się jeszcze nie przekonamy, jak jaskinia wygląda. Znajdujemy kolejny element. Chyba to nawet nie jest jeszcze ostatni element, który jest nam potrzebny, no bo nie robią nam się nagle skrzydła na plecach. Mamy pocztówkę jakąś. Benny, chłopaku! Właśnie wylądowałem w Teksasie i znalazłem tutaj sklep z pocztówkami. Jak tu gorąco! Zajmij się swoją matką, bądź miły dla siostry. Jak będziesz się dobrze sprawował, przyniosę ci prezenty z mojej wycieczki. Kocham, tato. Mhm. Szczytkowa, 5 złotych. I na dole jakieś ubrania, zdjęcie rodzinne i tyle. Więc kolejny element znaleziony. Czy coś jeszcze będzie w tym pokoju? Budzik, zapewne jest to pokój właśnie Bennego. Przeczytajmy, co na misiu jest zaczepione. Benny, chłopaku, mama powiedziała mi, że niedźwiedzie to twoje ulubione zabawki, więc załatwiłem tobie takiego na urodziny. Jak go nazwiesz? Kocham, tato. Książka, jakaś ważna. Dziecięcy komiks. Ale w środku też coś się na nim znajduje. Dzisiaj Christy i ja znaleźliśmy coś naprawdę fajnego w środku sekretnego przejścia w domu. Znajduje się tam jeszcze jedno sekretne przejście w ścianie. Prowadzi ono do małego pokoju na końcu. Jest tak sekretne, że nie można nawet zobaczyć drzwi. Trzeba przejść dokładnie 13 kroków w środku przy tego przejścia od wejścia i wtedy się je znajdzie. Zamienimy go w nasz mały tutaj detektywistyczny klub. No teraz już mamy dokładnie wyjaśnione, co trzeba zrobić. Wchodzimy więc do szafy raz jeszcze. I teraz, o, jest nawet zaznaczone, więc nie trzeba za bardzo się skupić na liczeniu, a po prostu wiemy, że sekretne przejście będzie w tym miejscu. Jestem najgorszą siostrą. Benny. Przyjemny pokoik, słodycze. A my znaleźliśmy klej. Czy to jest nasz ostatni element do zrobienia samolotu? Skrzydeł nawet? Które sprawią, że będziemy jak takie dwa samoloty? Nie wiem, ale mamy list, który sobie przeczytamy. Drogi Benny, myślę, że jesteśmy jedynymi osobami na świecie, które wiedzą o tym miejscu. Czy to nie jest super? Przyniosłem tutaj trochę słodyczy w razie jakbyśmy zgłodnieli oraz klej ze szkoły, abyśmy mogli budować te modele samolotów, które tato dla nas przyniósł. Spotkamy się tutaj po szkole. Kocham, Christy. I czy mamy już wszystko, co jest potrzebne nam do zrobienia samolotu? Skrzydeł? Które zrobią z nas samoloty? Nie wiem. A zaraz zobaczymy. I jeszcze raz sobie przechodzimy na górę i mamy wszystko. Nie mogę się doczekać, aż będziemy jeść. Nic nie działa tak dobrze na mój apetyt, jak tutaj całodniowa wspinaczka. Okej, dzieciaki, jemy. Jestem głodny. Jak to jest możliwe? Zjadłem dzisiaj wielkie śniadanie. On jadł słodycze. Christy, wybacz, miałem na myśli, oboje jedliśmy słodycze. W porządku, jesteśmy w końcu na wakacjach. Możecie iść się pobawić. Jej, jeśli będziecie szczęśliwi, mama i ja zostawimy wam troszeczkę żarcia. Hihi. Hi. Hi. Benny, czekaj. Christy, tak, tato? Bądź dobrą dziewczynką i uważaj na swojego brata, okej? Okay? Tak będę robić. O, zuj dziewczyna. Co tu robisz? Powiedz mi, bracie mój. Ryby łowisz? Benny! Co ty wyprawiasz? Wracaj tu, zanim stanie się coś złego ci. Wszystko w porządku, Christy. Patrz. Jest naprawdę silny. Dawaj, Benny, przestań sobie żartować. Powinnam tutaj na ciebie uważać i ja po prostu nie chcę, aby ci się coś stało. Wszystko w porządku, Christy. Za dużo się martwisz. Benny, proszę. Okej, przepraszam. Już schodzę. Dziękuję. O, Christy, pomocy. Benny. Przepraszam, tato.
Tato, czas na jedzenie. Tato? To okej, Christy. Twój tato po prostu jest zmęczony po dzisiejszym dniu pracy. Dlaczego nie wrócisz i nie skończysz tutaj obiadu? Okej, mamo. Tu jesteś, tato. Szukałem cię wszędzie. Tato? Myślę, że powinnaś wrócić do domu, Christina. Ale... Przyszłam pomóc ci łapać ryby na obiad. Jak zawsze to robiliśmy. Po prostu zawsze mówiłeś... Okej. Wracam do domu. Mamo. Tak, kochanie? Czy tato mnie nienawidzi? Och, słonko. Nie, oczywiście, że nie. Tato po prostu nie pokazuje emocji. Dużo się teraz dzieje w środku u niego. Dużo ciężkich emocji i uczuć i myśli. Ale jest też tam dużo miłości do ciebie. Ja tak tego nie czuję. Kiedyś był inny. Wiem, kochanie, ale musisz wierzyć mi, gdy mówię, że on cię kocha bardzo mocno. Spróbuję. Dobranoc, Christy. Dobranoc, mamo. Cóż, wygląda na to, że wszystko mamy, czego potrzebujemy do zrobienia tych skrzydeł. Zabierzmy się do roboty. Czy możesz podtrzymać tutaj te pióra w miejscu, gdy ja będę je przyklejać? W taki sposób? Dokładnie, w taki sposób. Prawie zrobione. Nie mogę się doczekać, aż będziemy latać. Wow, są świetne. Czy myślisz, że zadziałają? Wyglądają na całkiem silne, jak dla mnie. Myślę, że wszystko będzie w porządku. W takim razie, czy jesteś gotowy? Lecimy. Tony? Hej, dzieciaku. Jak mnie znalazłeś? Tony, czy wszystko okej? Nie. Nic nie jest okej. Dawaj, kochanie. Daj mu list. Nie musisz się bać. Tony, znaleźliśmy ten list. Jest dla ciebie. Jest od Christy? Drogi tato. Minęło tyle czasu, odkąd ostatnio ze mną rozmawiałeś. Tęsknię za tobą. Tęsknię za tym, gdy zabierałeś mnie do swojego samolotu. Tęsknię za tym, jak mnie uczyłeś różnych rzeczy. A co najważniejsze, tęsknię za tobą. Wiem, że teraz wyjeżdżasz na więcej podróży tutaj związanych z pracą, aby być z dala ode mnie. Wiem, że mnie nienawidzisz, ponieważ nie mogłem chronić Benego. Ale zawsze będę cię kochać. Przykro mi. Przykro mi, że nie mogłam być córką, której chciałeś. Kocham cię, Christy. Och, Christy, nie. Nie, nie nienawidzę cię. Kocham cię tak bardzo, całym sercem. Nie rozumiesz. Co się stało z Benem, było moją winą, nie twoją. Spędzam każdy dzień z taką wielką ilością poczucia winy, patrząc na ciebie. Wyglądasz tak bardzo jak on. Nie opuściłem cię, ponieważ chciałem być z daleka od ciebie. Wyjechałem, bo nie wiedziałem, jak poradzić sobie z tym, co się stało. Wiem, że to jest egoistyczne, przepraszam. Ale wiedząc, jak ty się z tym czujesz, nie mogę tego znieść, Christy. Kocham cię tak bardzo i chcę dla ciebie tylko najlepszego. Zawsze będziesz moją małą dziewczynką.
Zobaczmy więc, co tutaj w dzienniku Christy wyczytamy. Klucz użyty. Jest tutaj notatka podpisana do Christy od taty. Przepraszam, że znowu muszę wyjechać, Christy, ale aby pomóc ci zrozumieć, jak bardzo cię kocham, chcę, abyś to miała. Gdy mama już utuli cię do snu, obiecaj mi, że posłuchasz tego i że będziesz myśleć o piosence, którą zawsze ci śpiewałem do snu. Nawet jeśli wyjadę daleko do pracy, zawsze musisz wiedzieć, że nieważne jak wysoko urośniesz, zawsze będziesz moją małą dziewczynką. Kocham, tato. Tato, nie mogę usnąć. To już godzina minęła, odkąd powinnaś spać, Christy. Jak możesz jeszcze nie być śpiąca? Czy mama pozwoliła ci dzisiaj zjeść zbyt dużo miodu? Hihi. Cóż, chyba będę musiał zaśpiewać ci piosenkę. Twoje piosenki zawsze są takie zabawne. La 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 la, mi 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 mi, so 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 so. Co ty robisz? Rozgrzewam swój głos oczywiście, a żadna rozgrzewka nie będzie kompletna bez... Tato, jesteś najzabawniejszy. You brush your teeth and you get good grades, I will be so proud. Maybe I'll even shout out loud or do a funny dance. Ha ha ha! Even though I go far away for work, you should always know that no matter how tall you grow, you'll always be my little girl. Dobranoc, Christy. Druga część. Mori no Kokoro. Gdzie te niedźwiedzie poszły? Nie jestem pewna. Ale teraz, gdy znamy już piosenkę Tonego, możemy w końcu udać się do Jackiego, aby naprawił tu pozytywkę. Lepiej tam biegnijmy już teraz. A to dlaczego? Aby przypadkiem nie zapomnieć tej piosenki, zanim tam dojdziemy. Chodźmy. Hej, Jackie, znamy piosenkę z pozytywki. Znacie? To fantastyczna wiadomość. Zabieram się do pracy w takim razie. W mgnieniu oka doprowadzimy do działania tą pozytywkę. Moja pozytywka! To niedźwiedź w mojej chacie! Nie martw się, on cię nie skrzywdzi. Mały Libel, czy naprawiłeś moją pozytywkę? To jest twoja pozytywka, Tony? Tak, przepraszam, że nie powiedzieliśmy ci o tym wcześniej. To po prostu, no, on wyglądał jakby naprawdę potrzebował pomocy, ale nie wiedział jak zapytać. Więc mały Libel naprawił pozytywkę, tak? Jak powiem tak, to nie zjesz mnie? Nie mogę uwierzyć w to. Nawet nie wiecie, co to dla mnie znaczy. Jestem wam w stanie podziękować za to wszystko. Przepraszam za zniszczenie waszych ogrodów. Milsze z was stwory niż wcześniej myślałem. No chyba zachowywałem się do tej pory jak straszny kretyn. Cóż, od tego momentu nie tylko obiecuję was nie skrzywdzić, ani waszej wioski, obiecuję waszą wioskę chronić. Jestem wam to winien, to przynajmniej mogę zrobić, aby okazać wam wdzięczność. Ja, dzięki Tony, niedźwiedziu. I dziękuję wam również, moi nowi, mali przyjaciele. Mamo, patrz! To kolejne drzwi. Czy powinniśmy zobaczyć, dokąd prowadzą? Jasne. Aha. Prosto do pokoju Tonego. Kto tam? Myślałem, że mówiłem wam, głupie pielęgniarki, abyście zostawiły mnie samek... Christy? Cześć, tato. Cieszę się, że tu jesteś. Ja też, tato.